Jestem ciekaw, czy da się tutaj pić wodę taką, wiecie, niekoniecznie z butelki. Co? Może mnie nie zauważą. Zombiaki są chyba bardziej wrażliwe tutaj na słuch. Zauważył mnie, czy nie? Chyba zauważył, tak, dobra. No ale, no te zombiaki, to serio, one jakoś, nie wiem, no one okropnie działają, szczerze. Tylko mówię, no to może być moja wina, tu mam jakieś buty, ale to... Nie. A, i mamy samochód, który chyba można naprawić. Coś w nim mamy. Flat cap. Jakaś czapka. Dobra. Nic w nim nie było. Mam jakąś taką czapkę, która się baguje. O, można chyba otworzyć bagażnik. Zobaczmy. Nic tu nie ma. O, jeszcze jakieś buty kolejne. Czemu tyle butów jest, halo? Dobra, nic tu już w środku nie widać. Chodźmy dalej. No tak generalnie pusto bym powiedział, pusto. O Jezus, te drzwi się dziwnie otwierają strasznie. No coś tutaj leży. Tylko to pewnie właśnie zwykła koszula. Kurwa. No, generalnie zajebiście blisko te strzały są. Nie wiem, czy chcę tam iść w kierunku tych strzałów, szczerze. Ja bym sobie poszedł jednak w drugą stronę, tylko niestety muszę przebiec sobie tędy. No, ja bym poszedł w drugą stronę tych strzałów. Bo gdzieś zajebiście blisko były. Możemy chyba chwilę posprintować, to nie problem. Tu mamy jakiś znowu większy budynek. Zacznijmy od tego, później pójdziemy tam na prawo. Sobie. Jestem też ciekaw, jak tutaj jest z teamowaniem na tych serwerach. Czy można jakoś tak predefiniowanie? Pewnie nie, pewnie musimy się znaleźć na mapie, halo. Co to jest? Bakawla. Aha, takie coś. To lepiej wygląda, bo bardziej maskuje. Czy mogę to porwać? Nie mogę tego porwać, dobra. I nic więcej tutaj nie ma. Taki wielki budynek, a tak mało w nim do zwiedzenia. Słabe. No ale dobra. Dobrze by też było może jakoś określić kierunki. Chociaż ja tutaj niestety nie znam mapy Czarnoruści, także nawet jakbyśmy określili kierunki, to raczej zbyt wiele mi to nie da, bo nie wiem, w którą stronę warto by było iść do cywilizacji. A nie chcę jakby cheatować, nie mając mapy. Będę, jakbym miał mapę znowu, chyba jakaś remiza strażacka. No bo te zombiaki jakby w ogóle nie atakują, no to mnie strasznie zastanawia. No te strzały znowu. Zamkniemy sobie. Zadupuł drzwi. No to tylko wiadro. Pusto, no nie wiem, ja podejrzewam, że się spóźniłem i tutaj ktoś już po prostu był, ten co tam tak strzela, pewnie znalazł sobie jakąś pukawkę. Tylko nie wiem, do kogo on strzela, czy do zombiaków, bo to tak trochę... Strzelanie do zombiaków to trochę marnowanie naboi. A i tu nie przejdę, super. Strasznie małe te lokacje są, niby taki duży budynek, tak naprawdę nic w nim nie ma. No wejdziemy sobie wyżej, ale tutaj podejrzewam też już nic nie będzie. Poza jakimiś szmatami. Których nawet, znaczy mógłbym, jakbym wyciągnął nożyk, tam chyba mógł porwać sobie na bandaża. Ale też tego zbytnio nie potrzebuję. No tutaj na dachu też nic nie ma. No dobra, okaże się tak, bo tam jest chyba wybrzeże. No to i tak będziemy iść w kierunku od wybrzeża, czyli w tą stronę. Najlepszej opcji zbytnio nie ma. Albo po prostu, nie wiem, mało lutu się w tej grze respi. Ciężko stwierdzić. Ale póki co to mam tylko tą biedną łopatę.
tak naprawdę. Teraz tak, jak stąd wyjść? Tędy chyba. A, to czekajcie, bo tu jest jeszcze chyba druga część tego budynku. Tylko nie wiem czy... O, dobra. First aid pouch. Czy to jest, co to jest? Nie mogę tego chyba założyć. Czy mogę? Nie wiem, gdzie to się zakłada. To jakby się gdzieś zakłada, ale nie wiem gdzie. Czy po prostu muszę to wziąć sobie w ekwipunek? Wait. To trochę za dużo miejsca zajmuje. Okej, dobra, to ten jeden bandaż powiedzmy byśmy sobie wywalili. No ale nam to nie robi miejsca. Hm. Bo to jest niby... To jest niby jakaś chyba torba, ale to chyba tak... No bo co, mogę do niej na przykład wrzucić sobie bandaże, tak? Co nie wiem, czy mi robi różnicę, szczerze. Nie do końca ogarniam mechanikę tej gry i to może być trochę problem. No czekajcie, jak zrobię sobie w ten sposób i to tutaj, to mamy sobie coś takiego, tylko jakby... Aha, dobra, czyli jak w tym mamy, to nam się nie niszczą, jak dobrze rozumiem, nie niszczą nam się medykamenty i tak dalej. No dobra, weźmiemy sobie, bardziej to mi się przyda niż jakiś tracksuit. Tak naprawdę, a co tutaj mamy? O, zapalniczka chyba, tak? Nie. To jest jakiś gaz? Jakieś filtry do maski gazowej. Nie wiem, no zrobiłbym sobie w ten sposób na przykład. To jest jakiś chyba szpital, coś w tym stylu. Także tutaj trochę medykamentów się znalazło. Dobra, tu chyba nic więcej zbytnio specjalnego nie ma, bo tutaj też chyba nie powchodzimy już nigdzie. Tak? A nie, o, tu powchodzimy, wait. No dobra, czyli coś tu jeszcze może będzie. Do zeksplorowania, chociaż wątpię, że się trafi cokolwiek fajnego. Body test kit. A, patrzcie, bo tutaj jest, są grupy krwi. A weźmiemy sobie, czemu nie? I to jest co? To jest chyba świetlik. A pen of adrenaline. O, adrenalina. Dobra, no zdecydowanie mamy tutaj do czynienia z jakimś szpitalem i trochę medykamentów się znalazło. Także spoko. Tutaj coś jest. Tak, jeszcze coś mamy. I nawet coś mamy. Codeine, a painkiller. O, no to dobrze byłoby wziąć. Wiecie co, ten stone knife? Dobra. Oh fuck. I to znowu. Tylko tego nie mam za bardzo gdzie wziąć. O kurwa, macie, gdzieś słyszę przeładowywanie. On musi być zajebiście blisko. Ty patrzcie, idzie gościu. To on, nie, to nie on strzela, to gościu strzela do tego gościa. Oh fuck. Oho, lipka. Dobra, wiecie co, trzeba stąd spierdalać generalnie. Gościu gdzieś stąd strzela. Dobra, wiecie co, ja spierdalę nieco szybciej, bo nie chcę dostać. Dobra, czyli tam nie idziemy, chodźmy tędy. No niezła akcja. Kurczę, tylko generalnie chce mi się pić, także...
Wydaje mi się, że można z takich studzienek ręcznych się napić, ale nie jestem pewien, bo coś mi się tak kojarzy, gdzieś coś widziałem. Dzień dobry. To są chyba zombiaki. Chyba takie trochę mało ruchome. Zabiję ich sobie, żeby zobaczyć, czy coś mają ciekawego. O, właśnie. Wiecie co, flary to tak naprawdę nie są nam potrzebne. Bo w nocy i tak nie warto ich zapalać, bo tylko się narażamy. Wiecie co, nawet jeszcze inaczej zrobimy. Zrobimy sobie tak. O. Okej, tam mamy więcej zombiaków. Czemu nie da się takiego głupiego płotka przez to przeskoczyć jakby? Nonsens kompletny. No, znalazłbym coś do picia, cholera, bo trochę jest z tym problem. Ale na razie się odsuńmy, żeby zombiaków nie było. No, widzę, myśmy się zrespilić w okolicy jakiegoś większego osiedla. Ludzkiego. No, tylko cholera, dobrze było. Tam chyba jakiś gość biegnie. To raczej nie zombiak, bo się za szybko porusza. Ale też w takim razie nie ma co iść tutaj badać, bo będą już tam pozbierane rzeczy. O, czekajcie, a nie, to kubą na śmieci. Tracking suit. Ale nie przejdziemy, bo jest oczywiście płotek. Przeszkoda nie do pokonania. Fajnie byłoby znaleźć coś do picia. Generalnie. Tam niby mam jakieś chyba brzoskwinie. Coś takiego. Także myślę, że one tam trochę by nam zregenerowały poziomu napojenia, ale tak, dobrze byłoby znaleźć jakieś takie bardziej pewne źródło wody. Czy na przykład właśnie jakąś studnię. Ewentualnie znowu jakąś puszkę czegoś. Czemu te drzwi się do siebie otwierają? Nie mam żadnego pojęcia. Tu nic nie ma. Jak stąd wyjść? Tu mamy bramę. A, otwórz się. Są jakieś bloki. No chodźmy, zbadajmy może sobie ten jeden tutaj. Musimy obejść trochę naokoło. No, przydałoby się znaleźć coś do picia, cholera. Mówię, w ostateczności te brzoskwinki sobie będziemy jeść i pić jednocześnie. No dobra, to lecimy, mamy cały blok do przeszukania. Czemu te drzwi się nie otwierają? Jakby, dlaczego? I czemu one są tak gęsto, Boże? A dobra, to łazienka. To jakaś kuchnia była kiedyś. Ej, serio, to otwieranie drzwi przecież... Jaki jest sens, jaka jest logika, żeby w grach się drzwi otwierały do siebie? No halo. O, tu teraz popchnął. Da fuck. No tyle, że generalnie nic tutaj nie ma. Przynajmniej na parterze. Ej, bo też... A dobra, tu już na szczęście widzę, tyle chyba mieszkań nie będzie. I gdzieś mnie cofa czasami. No, balkon nie ma co wychodzić, bo i tak tam nic nie ma. Wiecie co, nie wiem, czy się opłaca przeszukiwać ten blok, bo dosłownie nic tu nie ma. I
Liczyłem, że to tutaj będzie jakiś fajniejszy lód. No nie wiem, no sprawdzimy sobie jeszcze każde piętro. Teraz powinno być tych drzwi mniej. Tutaj nic nie widać. I tu też nic. No i tutaj to samo. I chyba ostatnie piętro zostało. No nie, będzie jeszcze jedno. Jeszcze te cofanie, Jezus Maria. To tylko tak cofa, jak się przechodzi przez drzwi, nie wiem czemu. Dobra, tu jest przejście. No nie wiem. O Jezus Maria, masakra, halo. Widzę, że jeśli o to chodzi, to się nic nie poprawiło, jakieś dziwne bugi. Dobra, i to jest ostatnie piętro. I zapewne nic tu nie ma. Oj, oj, ale nie warto. Nie chce mi się już nawet iść na dach, tym bardziej pewnie nic nie będzie. Not worth it. Kompletnie. Podejrzewam, że dałoby się napić z jakiegoś strumienia, tylko no wpierw trzeba by strumień znaleźć. Cholera, zgubiłem kierunki, nie wiem teraz w którą stronę. Stąd chyba przyszedłem, czy miałem iść w tą stronę prędzej. Też może lepiej nie iść przy głównej ulicy. A co się stało? Mogę zobaczyć, co mi jest, bo generalnie. Bo gdzieś mi spada życie, tylko nie do końca wiem dlaczego. Gdzieś mi tu gra powie? No, gra mi nie powie dlaczego. I. Szani. Gdzieś jęczy jak sprintuje. Tylko nie do końca wiem czemu. No bo ciągle mi zdrowie spada. Nie wiem, może painkillera sobie weźmiemy. Nie mam do tego pojęcia. 4. No dobra, zjedzmy sobie piguły. Dobra, może bez przesady. Jedną dawkę. Szczerze wam powiem, nie mam bladego pojęcia. Na pewno nie krwawię. Jakiś drut? Power cord chyba, tak? Niepotrzebne kompletnie. A, chyba że ja jestem już odwodniony. I to też jest opcja. To ja bym proponował walnąć sobie to. A, tylko muszę to chyba wpierw otworzyć. Czy ja nie mam mojego nożyka? O kurwa mać. Co ja zrobiłem z nożykiem? Ty kurwa, nie mam noża. I jak to się stało? O cholera. O fuck. O fuck. Nie mam kurwa noża. Się dało jakoś kamień, ale. No widzicie, nawet nie mam. Wyrzuciłem ten kamienny nóż, ale co ja zrobiłem z normalnym nożem? Halo.
No nie mam go nigdzie, nie ma opcji. No nie wiem, chyba że tu, ale wątpię. No właśnie. Ogólnie nie wiem, czemu ja to mam w ekwipunku. Ale... no generalnie jesteśmy w dupie. Chyba się odwodnię. Nie mam noża. Gdzieś po drodze wywaliłem nóż. A, liczymy na ten dom, bo jeżeli w tym domie nie będzie żadnego noża, to jesteśmy w dupie. Tam jest ewentualnie drugi. Ale nadal. O, dobra, jest ten, jest ta pompa, o której mówiłem. Znieść chyba do napić. Wydaje mi się. Tak, właśnie, z niej się można napić. Tylko nadal nie da nam to zbyt wiele. Dlatego, że... nie mam jak zjeść. I chyba nadal mi życie spada, mam wrażenie. Nie wiem, czy ja mam ciągle to pić, czy tyle mi wystarczy. No dobra, ale nadal nie mam noża. I nadal coś marudzi z życiem. Nie do końca wiem, o co chodzi. Szkoda, że gra tak jakoś nie pokazuje tego, nie mówi wprost. O. Kurtka. Ej, ale serio, jak ja mogłem zgubić nóż? Masakra. Co to jest? Paper. Zawsze mam śliwkę, którą mogę zjeść. A, dobra, no właśnie, życie już mi wzrasta, okej. No, czyli tak jak myślałem, chciało mi się pić. Mam tą śliwkę w pogotowiu. W sumie może trzeba zwracać uwagę na drzewa, bo być może z niektórych drzew da się zebrać jakieś owoce? Nie wiem. No, ale dobrze by było znaleźć nóż. Oj, generalnie już mi się pić dalej chce, więc to poczekajcie, weźmy sobie. Chodźmy się napić. Jeszcze jak już tu jesteśmy. Gorzej będzie z tym jedzeniem. Generalnie. Nie wiem, ile mam tego pić, szczerze. Mam wrażenie, że tyle powinno wystarczyć. O kurwa, słyszałem przeładowanie pistoletu. Halo? Ej, serio. Słyszałem przeładowanie pistoletu. Jakby dlaczego? Czy ktoś był tutaj? Ej, no serio, to brzmi jakby ktoś... Gdzie moja śliwka? Halo. Dajcie mi tutaj śliwkę. I want to eat śliwka. Jedna śliweczka. O kurwa mać. Fuck, 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 fuck. Get the fuck out. Kurwa mać, czemu nie mam tej mojej jebanej... Gdzie jest moja jebana... Halo. Moja łopata, halo. F. Au. No i dead. I tak, że on mnie tyle razy nie trafił, wow. Respawn. No i tak się skończyło to podejście w Daisy. Nawet nie znalazłem broni palnej. I gdzieś zgubiłem nóż. Świetna historia. Ale kurde, gdybym tej... bo zrzuciłem tą łopatę, bo ta śliwka się nie chciała wyekwipować. Aha, jesteśmy gdzieś... z
jesteśmy gdzieś na brzegu znowu. Tylko tym razem już chyba nie mamy takiego dobrodziejstwa bycia blisko miasta. We'll be right back.